mówić o Kanadzie. No, druga godzina. Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie dziękuję ojcu Grzegorzowi za przekazanie głosu tutaj do Toronto. I zapraszam Państwa na nasz dzisiejszy program. Tutaj z Toronto pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają Radia Maryja, czy to z Toronto, czy z aglomeracji całej, czy w Chicago, czy w jakimkolwiek jeszcze miejscu na świecie. Radia Maryja przez internet, przez satelity dostępna jest. Dostępna jest praktycznie wszędzie. Także zapraszam, pozdrawiam, zapraszam na dzisiejszą audycję. Monika Krajewska nas przywita piosenką. A już za chwileczkę wiadomości i dalsza część programu. Są tacy, którzy mówią, że komisja może zwrócić się do unijnych krajów o oficjalne wysłuchanie Polski w sprawie reform sądownictwa, ale słychać te głosy, że to raczej mało prawdopodobne. Jest natomiast wykluczone, że komisarze będą rozmawiać o tym, czy możliwe jest... Nie. Wyjdź tak, nie będzie to wyjścia jeszcze raz. Po wprowadzeniu w niej zmian i zrównaniu wieku emerytalnego sędziów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W związku z protestem pielęgniarek Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku znacznie ograniczył przyjmowanie chorych. Wstrzymano wszystkie planowane operacje, zabiegi i badania. Przyjmowani są tylko chorzy w stanach zagrożenia życia. Większość pielęgniarek wzięła zwolnienie lekarskie, domagają się podwyżek płac. Maria nie Maria strasznie męczy w nocy, prawda? Oni nie rozumieją psychologicznie, że w nocy nie powinno tu nic wyjść, a jednak wyje. Cała Maria oddziałowe lub ich zastępczynie i po jednej pielęgniarce, czasami oddelegowanej z poradni. Na oddziałach 2/3 łóżek jest pustych, mówi dyrektor szpitala Anna Wasilewska. W tej chwili na oddziałach pediatrycznych jest około 10 dzieci, a miejsc w tych oddziałach mamy między 30 a 40. Pacjenci ogólnopediatryczni są przekierowywani do szpitala wojewódzkiego. Pacjenci wysokospecjalistyczni są oczywiście u nas zaopatrywani. Żaden oddział nie jest zamknięty, wszystkie oddziały funkcjonują. Protestujące pielęgniarki wzięły kilkudniowe zwolnienia lekarskie. Przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych w szpitalu Agnieszka Olchin nie potrafi powiedzieć, co będzie, gdy nie dojdzie do porozumienia z dyrekcją. Poza związkami zawodowymi każda pielęgniarka indywidualnie podejmuje decyzję. Dyrektor Anna Wasilewska o sytuacji w szpitalu powiadomiła wojewodę podlaskiego i NFZ. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Były szef BOR, generał Marian Janicki, zeznawał przed sejmową komisją badającą aferę Ambergold. Komisja chciała ustalić dwie kwestie. Dlaczego syn Donalda Tuska, Michał, nie był objęty ochroną biura oraz jakie działania podejmował BOR w sprawie OLT Express, spółki należącej do Ambergold. Przesłuchaniu generała Janickiego przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Posłów interesowały działania, jakie BOR podejmowało po otrzymaniu pisma z Kancelarii Senatu z maja 2012 roku. Pytano w nim o zasadność korzystania z usług OLT Express. Generał Marian Janicki zeznał, że pytanie przesłano do ABW, bo sprawdzanie spółki nie leżało w gestii biura. Dokument, który przyszedł, nie wnosił żadnych zastrzeżeń do działalności firmy OLT. Pytany o brak ochrony dla syna Donalda Tuska, Michała, który współpracował wtedy z OLT, zeznał, że nie było takiej potrzeby. Wpisuje się w zeznania grupy urzędników najwyższego szczebla, którzy niczego nie widzieli, niczego nie słyszeli, a przede wszystkim pozbawili się zdolności logicznego myślenia. Jak to jest możliwe, że ochroną BOR-u objęta jest córka premiera, objęte są dzieci innych najważniejszych osób w państwie, ale nie objęty jest Michał Tusk, który jak praktyka pokazała najbardziej tej ochrony potrzebował. Komentowała zeznania byłego szefa BOR przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że Kamil Glik nie zagra na Mistrzostwach Świata. Jego sytuacja zdrowotna jest zła, ocenia Jacek Jaroszewski, lekarz piłkarski reprezentacji Polski. Obrońca naszej kadry z powodu kontuzji barku opuścił zgrupowanie w Arłamowie przed mundialem w Rosji. Jacek Jaroszewski powiedział, że uraz piłkarza jest poważny. U Kamila doszło do całkowitego uszkodzenia struktur stabilizujących obojczyk w stawie barkowo-obojczykowym. Taka diagnoza wiąże się z koniecznością dłuższego leczenia, prawie na pewno z leczeniem operacyjnym. Natomiast jeśli nawet będzie to leczenie nieoperacyjne, to minimalny okres w takim wypadku powrotu do pełnego treningu wynosi około 6 tygodni w najlepszej wersji.
Kamil Glik zostanie zbadany we Francji, wtedy zostanie wydana ostateczna diagnoza oraz podjęta decyzja, czy pojedzie z kadrą na mundial. Reprezentant Polski doznał urazu na treningu przed oficjalnym ogłoszeniem nazwisk 23 piłkarzy powołanych na Mistrzostwa Świata w Rosji. I na koniec prognoza pogody. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na Suwalszczyźnie i w Tatrach okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut po drugiej wracamy do rozmowy Adriana Klarenbacha. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam wielce Państwa wielkich przed radioodbiornikami i wielkich polityków. Iwona Michałek, Porozumienie. Witam Państwa. Mierzy Kostek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry Państwu. Jak się czujecie na tym posiedzeniu Sejmu? Tak długo oczekiwanym, tak długo odwlekanym i wreszcie finalnie skróconym z 4 do 3 dni. Bardzo dobrze się czujemy. Pan mówi długo odwlekanym. Posłowie pracowali między posiedzeniami Sejmu. Ja na przykład pracowałam bardzo mocno przez 3 dni w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Także mimo, że sesja była rzeczywiście co 3 tygodnie, natomiast posłowie pracują. No tak, ale nie na sali plenarnej. No tak, no to nie to samo, to się nie liczy. Nowy system wprowadzony przez marszałka, ta trójpolówka, tak zwana, nie zdaje egzaminu. Co to jest ta trójpolówka? To znaczy, że co 3 tygodnie jest posiedzenie Sejmu, a w międzyczasie komisje się odbywają. Jeżeli ktoś ma dwie mocne komisje, że tak powiem, to dezorganizuje pracę, bo musi przyjeżdżać na pół dnia, określony dzień albo przelatywać, to czyli wypełniać obowiązki parlamentarne. Tak. Tylko jakie to są koszty? Kiedy posłowie są w Sejmie i pracują, można jeden dzień dłużej posłów przytrzymać i zrobić posiedzenia komisji. O tak, we wtorek trzeba przylecieć, środę, czwartek. Przylecieć, a nie przyjechać w PKP. Można i przyjechać. Można jeszcze PKP w poniedziałek. Na nasz koszt, to wychodzi chyba taniej kolej niż lot. Wychodzi taniej i bardzo wygodnie, panie redaktorze. To zależy, gdzie są jakie połączenia, panie redaktorze, ale do czego zmierzam? A to na Podkarpacie daleko macoszemu traktowano? Oczywiście, daleko trzeba jeździć kilka godzin, 5-6 godzin. To jest daleko, panie redaktorze. Nasze Podkarpacie jest daleko, ale Podkarpacie jest piękne, ale do czego zdążam? Prawdopodobnie, ku ucieszę pana redaktora i pani poseł, będzie przywrócony stary porządek, żeby posłowie częściej się spotykali, żeby co drugi tydzień. To było do przewidzenia. Pani poseł, na piątek zaplanowaliśmy sobie, że wszyscy będziemy w Warszawie, będziemy pracować. No i już dzisiaj zarządzono, że piątek jest wolny. Organizuje pracę. Ale na to mówił pana posła gościć w programie Forum na Antenie. Tak jest, ale medium też to dezorganizuje pracę. Jeszcze zastanawiam nad czymś innym. Czy rzeczywiście ta trójpolówka, o której mówi pan poseł... Ale ona znaczyła to innego, panie redaktorze, wtedy. Trójpolówka w rolnictwie. Nie mówimy o rolnictwie, mówimy o Sejmie. Trójpolówka w Sejmie. Skoro mówimy o Sejmie w takim razie, dla mnie istotne jest to, że przyjeżdża parlamentarzysta, powiedzmy, z ziemi ukochanej podkarpackiej. I kiedy jest sesja plenarna, bo siedzi na tej sesji plenarnej, kiedy jest praca w komisji, to siedzi na pracach komisji. I to jest jak najbardziej zasadne, bo kiedy taki poseł, na przykład z Podkarpacza, albo nie, niech będzie z ziemi kielewskiej, przyjeżdża do polskiego Sejmu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie i podczas obrad posiedzenia Sejmu, on w międzyczasie skacze, tu jedna komisja, tu druga komisja, a posiedzenie się toczy przy frekwencji powiedzmy 5 posłów na 460 plus jeszcze ewentualnie wicemarszałek. No to tak troszeczkę nie przystoi. Tak, tylko że jeżeli poseł jest w 2 albo w 3 komisjach, każda komisja jest albo, bo nie ma narzuconego przez marszałka terminu, w którym tygodniu i w którym dniu mają odbywać się komisje. I tak, w jednym tygodniu może być w poniedziałek komisja X, w drugim tygodniu może być Y, a załóżmy w piątek
może być kolejne posiedzenie i ten poseł musi tak jeździć albo latać, jak pan redaktor powiedział. Prawdą jest, że taki był pomysł pana marszałka, że rzeczywiście, żeby te komisje odbywały się pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Sejmu. Teraz troszeczkę wiemy, że to się nie sprawdza, dlatego że zwołują komisje przewodniczący tych komisji. I niestety nie zawsze tak jest, że oni zwołują pomiędzy posiedzeniami Sejmu. Dzisiaj na przykład było kilka posiedzeń komisji, wtedy kiedy na sali plenarnej toczą się obrady, więc rzeczywiście być może warto tutaj to przemyśleć jeszcze raz, jeśli chodzi o te... Czyli który wariant? Trójpolówka czy nie trójpolówka? To znaczy ja bym wolała nie trójpolówka. Czyli tu jesteśmy zgodni. Lepiej to jest zorganizowane. No ponieważ się nie sprawdziło. Ja rozumiem, że to było też tak na zasadzie, no zobaczymy jak pan posłowie, jak to będzie pracowało. Wstępna decyzja z tego, co wiem, prezydium Sejmu jest, aby przejść na stary porządek. Stare sprawdzone rzeczy są dobre, jak stare. Nowe jest wrogiem starego. Sprawdzone rzeczy w zakresie energii odnawialnej, bo dzisiaj przyjęliśmy, akurat wróciliśmy do starych rozwiązań zaproponowanych jeszcze za tamtej koalicji, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, Platformy Obywatelskiej. Nie, że chodzi o energię. Ale czuję w kościach, że była to propozycja PSL-u, a nie PO-PSL. Tak, bo myśmy zajmowali się energią odnawialną, energetyką. No tak, gdzie człowiek w Polskę nie pojedzie, tam starszego wiatra. Tak jest. Nie ma tak takich strachów, panie redaktor. A są takie tereny, jak w moim Jasko-Małockim, gdzie tych wiatraków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pani poseł, tam miał być gaz łupkowy do 2015 roku i w ten gaz łupkowy miało być całe wybrzeże zaopatrzone, a mamy rok 2018. Z tego co pamiętam, to już chyba z dobre 3/4 Polski z tego gazu łupkowego korzysta. Wracając do wiatraków. No właśnie, proszę. Ja wrócę do wiatraków, tak jak w tej chwili z wiatrakami jest namieszane, to jest coś niesamowitego, bo obywatel nie może się budować w pobliżu wiatraka 10-krotna odległość śmigła, wysokość śmigła. Nie mogą inwestorzy, którzy rozpoczęli już inwestycje, dokończyć tych inwestycji. Gminom zabiera się podatki, które im naliczono, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości i to z bardzo dużego obszaru, więc w tej chwili jest totalny bałagan. Trzeba wrócić do starych, sprawdzonych rzeczy. Przede wszystkim rozproszona energetyka, dać ludziom możliwość, aby inwestowali, bo ludzie chcą inwestować. Ale to trzeba inwestować, skoro nie w wiatraki, to chcą. Jak to, w co mają inwestować? Nie wiatraki, mówimy to o energii rozproszonej, Minęło już 3 lata, odcinając je od linii. Grecki historyk Herodot pisze, że przed rozpoczęciem wojny Krezus zapytał wyrocznię delficką, której prawdomówność wcześniej sprawdził, czy ma wyprawić się przeciwko Persom. Otrzymał odpowiedź, że jeśli wyprawi się na Persów, to zniweczy wielkie państwo. Pewien, że przepowiednie odnosi się do państwa Cyrusa, lidyjski król obdarował Delfy wielkimi bogactwami. Krezus przekroczył w 547 roku przed naszą erą graniczną rzekę Halys. Cyrus odparł najazd w nierozstrzygniętej bitwie pod Terią. Jako że zbliżała się zima, Krezus rozpuścił wojsko do domu zgodnie z ówczesnymi zwyczajami. Cyrus nie przejął się jednak zimą, pomaszerował pod Sardę. Zajął zaskoczone miasto po 14 dniach oblężenia. Losy Krezusa po upadku miasta nie są jasne. Według Herodota żył on jeszcze wiele lat na dworze Cyrusa,
a potem kambyzesa i był ich doradcą. Wielu historyków wątpi jednak w prawdziwość tej relacji. Zgodnie z inną wersją, w obliczu klęski król rzucił się w płomienie. Jako że czym jest taki dość powszechny w legendach mitologia, ta wersja również nie jest przekonująca. Istnieje również opinia, że został skazany na wygnanie do Ekbatany. Skarby gromadzone przez Jezusa, skarby w kopalni złota, wymuszonych dań, między innymi od miast greckich, a zimniejszym, stały się przysłowiowe. Jego imię jest obecnie synonimem bogacza. Tak, tak Krezus kończył. Trzy opłaty przesyłowe zostały wprowadzone. Trzy razy podwyższono opłaty z tytułu OZE. Głupek, głupek, Krezus, król Lidii. Tak samo podnoszone jest, a w tej chwili wymyślono jeszcze, wie pan redaktor co, że po to, żeby budować samochody elektryczne, dodatkowa opłata ma być zniesiona przy produkcji przesyłu. W Polsce naruszyła by jedność w NATO. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za tym, aby przewoźnicy drogowi w transporcie międzynarodowym nie byli objęci dyrektywą o pracownikach delegowanych. Decyzja nie przesądza o ostatecznym kształcie przepisów, ale jak podkreślają polscy europosłowie, jest sukcesem Polski. To dobra wiadomość dla naszego kraju, ale i całej Europy Wschodniej, mówi europoseł PiS-u Kosma Złotowski. Przepisy zostały poparte przez 27 posłów komisji. W Brukseli przegłosowana została wcześniej niekorzystna dla polskich firm dyrektywa o pracownikach delegowanych. Przewoźników z niej wyłączono, aby przepisy dotyczące branży znalazły się w oddzielnym pakiecie, tak zwanym drogowym, który ma kompleksowo uregulować tę branżę. Obecnie w Brukseli trwają nad nim prace. W kolejnym kroku nad kształtem przepisów będą toczyć się rozmowy pomiędzy krajami członkowskimi na forum Rady Unii Europejskiej. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Panie redaktorze, na 2012. Uwaga, uwaga, wiosenny piknik Radia Maryja w Parku Paderewskim. Niedziela, 17 czerwca, Dzień Ojca. Zapraszamy całe rodziny wraz z ojcami i dziadkami. Będzie rodzinna atmosfera, zajęcia dla dzieci, dobra kuchnia, bar, loteria, niepodległościowe śpiewanie i dobra zabawa. Do tańca zagra dwa sonet. Niedziela, 17 czerwca, Park Paderewskiego, Dzień Ojca. Brama otwarta już od 9:00. Przeświętą odprawy do 12:00 po południu. Serdecznie zapraszamy. Agitacja w szkołach. Krytykują z reformy wymiaru sprawiedliwości stowarzyszenia organizuje w szkołach zajęcia konstytucji i szczegóły w naszym dzienniku. Wyrągów małżeństw. Niebezpieczny dla Polski wyrok unijnego sądu w sprawie definicji małżeństwa. Argumenty są na stronę. Żeby móc pomagać osobom niepełnosprawnym, najpierw trzeba im zagwarantować prawo do życia. O wyhamowaniu prac na tą ustawą zatrzymuje aborcję. W naszym dzienniku na posku Kremla. Dlaczego zachodni intelektualiści milczeli o zbrodniach i ofiarach komunizmu, pisze profesor Grzegorz Kubarczyk. Były to wydrane programy debat artykułów z codziennej prasy polskiej. Dajmy już spokój,
Ja myślę, że to Polacy powinni dać taki mocny sygnał, że u nas jest wszystko w porządku, a tego nie było. My tylko mówimy, przestańmy mówić tak w zakresie inwestycji, jak również naszych spraw międzynarodowych, a zróbmy coś konkretnego. Bo my dużo mówimy, no, to jak pan poseł doskonale wie, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, która zrzesza między innymi Platformę Obywatelską, który powiedział, że w Polsce jest wręcz doskonale, bo już Polacy nawet nie są jeszcze na dwa tygodnie. I naprawdę widziałam te miny opozycji, pana Skaczyny, jak jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego w tylu środowiskach dzisiaj mamy żądania płacowe? Dlaczego ludzie w dalszym ciągu ludzie poczuli, że są dlaczego brakuje pracowników w tej chwili? Dlaczego brakuje? To nie jest zasługa, PiS-u. Czy pani wie, kiedy był największy spadek bezrobocia? Będziemy tutaj pani nie jest właśnie PiS-u, to raczej nie. Toronto, nie, ja jestem po prostu to pani może nie wiedzieć. Największy spadek bezrobocia, gdybyśmy popatrzyli w cyfrach bezwzględnych, to był właśnie wtedy, kiedy Władysław Kosiniak był ministrem pracy. I wtedy ten zjazd nastąpił, czyli polityka była Proszę Państwa, według przeliczenia Unii Europejskiej bezrobocie w Polsce wynosi 3,8%. Bardzo dziękuję Państwu. Powtórka programu. Maria Szukawy. Same razem na debatę dnia przed Anna Sarzyńska, Telewizja Polska, dzień dobry. Doktor Dawid Piekarz, politolog, dzień dobry. To może zaczyna było przed sekundą o sporcie. To jak Państwo oceniacie, że Kamil Glik nie pojedzie na mundial? Bo to jest cały czas rozgrzewające wszystkich Polaków emocje. Rozgrzewa wszystkich serca i właściwie jesteśmy bardzo załamani. No właśnie, nikt moim zdaniem nie pojedzie, bo kontuzja barku, no to jest rzecz poważna. I ja akurat miałam w rodzinie taki podobny przypadek, żeś miał kontuzję barku i to było 2 miesiące w lipcu, więc nawet jeżeli tutaj to miesiąc powiedzmy, ale no rozumiem, że tutaj będą jakieś specjalne zabiegi czy terapie stosowane, no ale jak mówi lekarz 6 tygodni minimum, no to tak naprawdę mówi wszystko, no my trzeba będzie sobie poradzić bez kuka. Ja trochę podniosłem, to znaczy jak się obserwowało mecze na przykład Nacjach czy mecze na Euro, to jednak był pierwszy, który walczył w tym filmie, była to najczęściej ciężka zespołowa, praca duży, to znaczy chwała Bogu, nasza gra trochę nie opierała się na gwiazdach poza Lewandowski, więc cała nadzieja w tym, że uda się po prostu twardą, zespołową, defensywą ten bolesny, przyznanie, brak wyrównać. Więc czas myślę, nie straciliśmy jeszcze. Wchodzimy właśnie w taki etap, gdzie już zaczynamy mówić przede wszystkim o mundialu, bo to jest rzecz, która nas wszystkich bardzo mocno łączy. Niestety muszę przejść do tematów, które bardzo często nas dzielą, zaczynam od tematu bardzo trudnego i bardzo zaskakującego właściwie, bo to informacja bardzo świeża. Zgodnie z posiadanymi dowodami, liczne części samolotu, a także ciało przynajmniej jednej ofiary badane specjalistycznymi urządzeniami, w tym metodą chromatograficzną, wykazały obecność materiałów wybuchowych, tak podała w komunikacie podkomisja smoleńska. Z informacji Polskiego Radia 24 wynika, że są to badania, które zostały przeprowadzone w Polsce, między innymi przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Szanowni Państwo, jak oceniacie tę informację? Anna Sarzyńska. No to jest dosyć istotna informacja, jeśli nie, można powiedzieć, że jeśli chodzi o te informacje dotyczące katastrofy smoleńskiej w ostatnich miesiącach, no chyba taka najbardziej przełomowa, ale ja bym ją wolała komentować wtedy, kiedy już będzie jej potwierdzenie polegające na analogicznych stwierdzeniach z tych ośrodków, czy tych analizach ośrodków zagranicznych, bo przecież pamiętajmy, że próbki ciał szczątków zostały wysłane za granicę, do Anglii, bodajże do Włoch i Hiszpanii, nie pamiętam gdzie jeszcze. W każdym razie, gdyby były co najmniej 2 albo 3 takie, jeszcze lepiej 3, albo w ogóle wszystkie zbieżne takie wyniki analiz, no to rzeczywiście moglibyśmy mówić już o takim 100% przełomie. Na razie to jest bardzo ciekawa informacja, ale ona jeszcze rodzi
dużo pytań, no, dużo niewiadomych tak naprawdę, no bo właśnie no, wiemy z tego komunikatu, że jest znaleziono te ślady materiałów wybuchowych na jednym ciele, na szczątkach samolotu, ale nie na podłożu. No, to jeszcze to wymaga pewnego budowania jakiejś interpretacji. No i dobrze byłoby też wiedzieć, że to jest jakby zgodna tutaj, że z tym komunikatem zgadzają się wszyscy członkowie tej podkomisji, bo tam już też były przy raporcie technicznym, przy ogłoszeniu tych raportów były jakieś konflikty wewnętrzne. Więc to jest jeszcze dużo niewiadomych, ale no bardzo, bardzo ciekawa. Trochę pociągnę myśl, pani redaktor, ponieważ trochę przy wielu zasługach komisji, podkomisji smoleńskiej, często jej problemem było to, że bardzo często pewne hipotezy czy pewne informacje nie do końca zweryfikowano, bo podawano jako niemal twarde fakty i to w zasadzie potem przeciwnikom czy to komisji, czy przeciwnikom ponownego badania katastrofy dawało tak naprawdę argument do ręki, trochę na zasadzie, że jeżeli kilka z tych faktów uda się obalić, no to jedno nieprawda, wszystko nieprawda, tak mówiąc w skrócie. Więc oczywiście tutaj dokładnie myślę, że trochę zachowanie było na ułożeń, to znaczy w momencie, kiedy okaże się, że także z innych ośrodków przyjdą potwierdzenia, że faktycznie były ślady materiałów wybuchowych, to możemy mówić tak naprawdę wtedy o no, pewnie dość istotnym przełomie w wyjaśnianiu tej katastrofy. Natomiast pamiętajmy też, że no, już raz mieliśmy w zasadzie wykryte ślady materiałów wybuchowych, które dla odmiany w glebie. W końcu ta sprawa gdzieś nie znalazła finalnego potwierdzenia, powiedziałbym, naukowego czy empirycznego. Nawet dzisiaj okazuje się, że w glebie ich tak naprawdę nie ma. Powiem tak, no, jedno działo i jeden fragment to ważna przesłanka, natomiast faktycznie nie jeden fragment, bo liczne części samolotu, tak jest określone w komunikacie. Natomiast tak czy tak dobrze byłoby mieć jeszcze co najmniej jedno niezależne potwierdzenie, że faktycznie tak się dzieje, ale to z drugiej strony spójrzmy, że to jednak, bo jeżeli faktycznie przyjęlibyśmy wersję, że tego typu tak, 10 czerwca w niedzielę na pokładzie nastąpił, to spójrzmy, jak potężne wyzwania stawia to dla naszego po pierwsze wymiaru sprawiedliwości, po drugie dla naszej dyplomacji, no bo to wtedy już nie wystarczy powiedzieć, że no samolot wybuchł, bo to kto za to odpowiada. To oczywiście rodzi kolejne śledztwo i kolejne pytania. Kolejne śledztwo, kolejne pytania, ale także, że tak powiem, to będzie musiało być też z niezwykłą rzetelnością, skrupulatnością, ale także pewnym wyczuciem. To znaczy o tym, że się dawno to nam pokazali ostatnio Holendrzy, którzy bardzo skrupulatnie przez bodajże 3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, to śledztwo prowadzili, łącznie z tym, że udało im się ustalić wręcz numer seryjny rakiety oraz w którym punktu ona stacjonowała. Więc no, tu akurat to pokazuje, jak to tak naprawdę należy robić. No i mówię, że okaże się, że faktycznie mamy do czynienia z zimną przesłanką, co pewnie byłoby jeszcze pewniejsze dowodem. No to mówię, to będzie potężne wyzwanie już nie tylko dla samej komisji, ale także dla wymiaru sprawiedliwości i w ogóle całej machiny państwowej. Ale dobrze byłoby rzeczywiście, no mówię, wstrzymać się z tymi radykalnymi komentarzami do momentu jeszcze jakiegoś potwierdzenia i rozszerzenia tej informacji, bo tak jak pan mówił, mieliśmy sporo takich informacji, które potem gdzieś się rozwiewały. No dobrze, ale może to były rzeczywiście informacje cząstkowe, mniej znaczące, a tutaj to już jest, mam takie poczucie, informacja z grubej duszy, że to już jest naprawdę podkomisja smoleńska, mówiąc i podając taką informację, no chyba jednak nie chciałaby się narażać na jakąś śmieszność, bo to już jest naprawdę bardzo poważny argument, poważna dyskusja. Czy podzielacie państwo moje odczucia, panna Sarzyńska? W zasadzie tak, no ale tutaj jakby też podkomisja, nie chcę też przepraszać za błąd jej prac, bo ona rzeczywiście no, sporo rzeczy zrobiła, ale już też o tej śmieszności już tam kilkakrotnie otarła. Ja mówię o tych członkach, którzy już nie są członkami komisji, którzy zasłynęli, no spójrzmy, zasłony miłosierdzia, ale różne takie nieprzemyślane słowa no, podważyły tutaj wiarygodność przynajmniej części jej członków. Natomiast, no, broń Boże, nie chcę podważać ustaleń laboratorium kryminalistycznego, bo to już jest jakby zupełnie inna rzecz, to nie jest kwestia zatrudnionych tutaj ekspertów, tylko ekspertów, którzy pracują na co dzień przy podobnych zagadnieniach w laboratoriach, zakładam je
nie mają żadnych politycznych konotacji. No to mówię, cały czas jest tego trochę mało i potem jeszcze mam pytanie, dlaczego właściwie, skoro tak ważna informacja ukazuje się miesiąc, dwa miesiące po opublikowaniu tego technicznego raportu, dlaczego nie poczekano z tym raportem do momentu uzyskania takich wyników, bo tak naprawdę, no, jeśli to jest wszystko prawda, no to tamten raport jest, no, dalece niepełny, a może w ogóle był nie mówię, że niepotrzebny, ale był to w ogóle stawia, taka informacja potwierdzona stawia ten raport zupełnie innym świetle. Dokładnie tak, to znaczy komisja zdecydowanie powinna w tym przypadku być może trochę tą informacją mówiąc kolokwialnie zarządzać, to znaczy zwróćmy uwagę, co się stało 10 kwietnia, kiedy tak naprawdę komisja pokazała dwa elementy raportu. Pierwszy, który był niezwykle precyzyjny, to znaczy on pokazywał tak naprawdę, jak naprowadzono samolot rosyjski, który miał lądować wcześniej, i jak naprowadzono Tupolewa. I to faktycznie była niezwykle ciekawa informacja pokazująca, że te dwa samoloty naprowadzono kompletnie różnie. Pytanie dlaczego, pytanie co to miało na celu, czy to był błąd, czy to było coś więcej. Natomiast faktycznie jakby drugą częścią raportu była informacja o wybuchach, która w zasadzie jak zapytano troszeczkę empirię, to tutaj troszkę komisji zarzekło argumentów. Więc być może też ma pewien niedosyt, czytając te informacje, które widzieliśmy właśnie przed wejściem do studia, to pewnie więcej by nam powiedziano, gdybyśmy się dowiedzieli, ile faktycznie tych fragmentów było, które to były fragmenty, w której części samolotu, czy jak jedno ciało, to w zasadzie jeszcze nie przebadano. Ale to są tysiące dowodów i tysiące stron obcałych, o których mówił profesor Nowaczek i wspomniał o tym, że obecność takich związków chemicznych i takich materiałów wybuchowych nie może być przypadkiem. To nie jest wynik właśnie jakiejś temperatury czy czegokolwiek, tylko to jest jakaś ingerencja ludzka, że pojawiły się tam takie, a nie inne związki chemiczne. Jasne, tylko zmierzam też, nawet nie tyle podważam fakt, co zmierzam jakby do pewnej sądowniczej się taktyką procesową, więc też chodzi o to, co tak naprawdę komisja mówi i jakie ma na to czasem argumenty, bo to jest czasem tak, że lepiej mieć jeden argument, na który nie ma, gdzie znamy odpowiedzi na większość trudnych pytań, niż później się trochę z tymi trudnymi pytaniami trzeba boksować. No, oczywiście, być może z panią redaktor, oboje jesteśmy troszeczkę przetuleni, obserwując podkomisję, która właśnie bardzo wiele rzeczy zrobiła, bardzo wiele rzeczy wyjaśniła, ale bardzo wiele też rzeczy, które miały być takim granatem, okazywało się trochę taką racą, której mówię, trwała z błysku niż rzeczywistych faktów. Powiem tak, pewnie wszyscy życzyliśmy sobie, żeby w tym śledztwie nastąpił tak naprawdę przełom. No jeżeli w tę stronę, no to w tę stronę. Natomiast uczeni trochę doświadczeniem obserwowania 8 lat tak naprawdę działań wokół katastrofy smoleńskiej, zdecydowanie tutaj powiem tak, moje chyba zgodnie, jednak chcielibyśmy tutaj trochę więcej szczegółów, więcej faktów, więcej empirii, ale oczywiście nie lekceważymy tego, bo to jest faktycznie pierwszy tak naprawdę empiryczny, twardy, zbadany dowód na tezę, którą traktowało jako właściwie jakiś political fiction. Okej, tu mamy dowód. Na razie jeden. W takim razie jakie znaczenie obserwując trochę od 8 lat to wszystko, jakie znaczenie polityczne ma ta informacja i jakie będzie miała reperkusje? Chicago. No ja nie wątpię, że jeśli chodzi o zwolenników ustaleń komisji Laska, no pewnie Maria Laska z tamtej strony pójdzie cała fala opinii dezawuujących wartość tego dowodu. Będzie, no, jestem gotowa się założyć, że za, nie wiem, do wieczora jakaś tam fala hejtu przez Twittera się przewinie. No, ale ja nie mówię, że już, powiedziałam do wieczora, ale to nie jest jakieś dla mnie stwierdzenie jakieś bardzo oryginalne, no bo wiadomo, że nie takie rzeczy wywołują hejt. Natomiast wszystko można zweryfikować, jeżeli będą każdą opinię negatywną, jeżeli ona się zderzy z twardymi faktami, najlepiej jakichś ośrodków czy autorytetów, ekspertów niezależnych, których opinii nie da się podważyć. No, jeżeli takie są, to chyba w tej chwili zagraniczne i myślę, że jeżeli przyjdą takie opinie właśnie z Madrytu, Londynu, nie wiem, Rzymu, no to wtedy nawet Maciej Lasek będzie musiał
rozłoszczać. Tak, to ale zauważmy, że drugi daje to, co to ustawia temat Smoleński w polskiej debacie publicznej, bo jednak można było mieć wrażenie, że rocznica ma w stanie opublikowanie raportu, tylko raportu technicznego, było takim trochę, powiedzmy, odłożenie tej sprawy na półkę. To znaczy, można było mieć wrażenie, że z jednej strony osiągnięto to, co osiągnąć chciało, czyli jest pomnik, czyli ofiary są zgodnie upamiętnione. Myślał pan, panie, że to był cel, że pomnik to było pewnego rodzaju zamknięcie tej sprawy? Niekoniecznie. Nie, nie mogę sobie wyobrazić, żeby Prawo i Sprawiedliwość tak zostawiło. Nie, nie, właśnie chciałem dokończyć. Bardzo proszę. Z drugiej strony generalnie raport techniczny, który tak naprawdę nie rozstrzygał tego do końca, był takim trochę odłożeniem sprawy, można powiedzieć, do dalszego procedowania, natomiast troszeczkę wyjęcie mi z tego głównego nurtu debaty publicznej, także dlatego, że za bardzo wiele w tej sprawie już więcej nie dało się powiedzieć. No, komisja miała pewne rzeczy komisja ustaliła, na pewne rzeczy komisja miała hipotezy, na które nie było dowodu. W tym momencie, jeżeli faktycznie okazałoby się, że dowód, o którym mówimy, się pojawił, to znowu tak naprawdę stawia Smoleńsk, dochodzenie, śledztwo smoleńskie, działalność podkomisji tak naprawdę w tym i wraca w tym momencie do gry jako istotna postać Antoni Macierewicz, ostatnimi czasy odsunięty jednak mocno w cień, co może mieć znaczenie takie dla tej wewnątrzpisowskiej układanki, ale też jestem gotowa sobie wyobrazić jakieś opinie czy hipotezy jego przeciwników, którzy będą wiązać na przykład pojawienie się tego dowodu, chociażby z tą niezbyt wygodną dla niego nieautoryzowaną biografią, czyli jakieś tam próby przykrycia i tak dalej. No myślę, że taka debata nas tu nieuchronnie jeszcze czeka. To w dzisiejszym centrum zainteresowania mediów był między innymi także osoba, która bardzo mocno była związana z katastrofą smoleńską i właściwie stąd głównie ją znamy, czyli były szef BOR-u generał Marian Janicki. Tym razem stanął, nie odpowiadał na pytania dotyczące Smoleńska, lecz odpowiadał na pytania dotyczące sprawy Amber Gold, bo stanął przed komisją śledczą kierowaną przez Małgorzatę Wasserman. Jakie są państwa wrażenia po przesłuchaniu generała Mariana Jeńskiego, byłego szefa BOR-u? To znaczy tak, ja odniosłam wrażenie, po wygrasując te wszystkie pytania i odpowiedzi, które padły, a właściwie nie padły, bo to były takie odpowiedzi raczej negatywne, ale mnie się tutaj zarysowała taka konstrukcja, że osoby pytające, czy wzywające na przesłuchanie generała Janickiego mają taką gdzieś roboczą hipotezę, że ponieważ wciągnięto ponieważ OLT i BOR został zapytany o możliwość przewożenia najważniejszych osób w państwie i warto miał sprawdzać. Czyli to byłoby takie, gdyby ta hipoteza się potwierdziła, to byłby dowód na to, że OLT rzeczywiście korzystał tu z jakiegoś przyzwolenia, szczególnego przyzwolenia rządzących na rozwój tej firmy, że to był jakiś taki, jakiś benefit gdzieś brany pod uwagę i to mogłoby w dalekiej perspektywie stworzyć jakieś, nie wiem, konkurencje właśnie dla lotu, że to jest taki kierunek myślenia. Co wynikło z tego przesłuchania? Znaczy, dla mnie tutaj, broń Boże, nie padł jakiś dowód twardy, że rzeczywiście tak było, że jakiś, no, że to był jakiś ten makiaweliczny plan, ale też do końca generał Janicki jakby też nie rozwiał tych wątpliwości. Bo jednak takie pisma, no, o ten przewóz najważniejszych osób w państwie, no coś one się nie wzięły znikąd. I za dużo jest już tych takich różnych dziwnych przypadków, no, żeby można było to tak zupełnie zlekceważyć. Także dla mnie ta hipoteza cały czas jest w grze, chociaż twardego potwierdzenia tutaj, twardego nowego dowodu tutaj nie znaleziono. Doktor Dębiegasz? No, generał Janicki powiedział to, co w zasadzie mówił zawsze, kiedy był pytany, czy to Smoleńsk, czy działalność BOR, czyli że generalnie jest świetnie, a poza tym to nic nie pamięta. Natomiast właściwie wszyscy przed komisją, tak. Natomiast ja powiedziałbym, że ja się dzisiaj po zdaniach generała Jeńskiego nie spodziewałem jakiegoś przełomu, także z tego powodu, że tak naprawdę BOR w tej sprawie, czyli w sprawie, powiedzmy sobie, pewnego głębszego rozpoznawania czy opiniowania tego typu podmiotów, nie do końca ma rolę do odegrania. To z reguły jest faktycznie kwestia czy zadania ABW, czy innych tego typu służb. BOR raczej wykonuje, powiedzmy, taką techniczną niż wywiadowczo-kontrwywiadowczą pracę. Natomiast oczywiście, no, powiedziałbym, że generał Janicki wpisał się w długi szereg osób, których nie wiedziały i ich to w zasadzie nie interesowało, co trochę w zasadzie
czy ja cały czas, jak obserwuję zeznania w sprawie komisji Ambergold, to doskonale rozumiem, co miał na myśli jeden z wiodących polityków obecnej opozycji, kiedy mówił o państwie istniejącym teoretycznie. To jest dokładnie taki przykład, gdzie tak naprawdę to państwo istniało teoretycznie i służby, które były do pewnych rzeczy powołane, no tego nie robiły, to tylko teoretycznie. Rozmawialiśmy oczywiście o kwestii przesłuchania generała Mariana Janickiego, byłego szefa BOR-u, przed Komisją Śledczą do spraw Ambergold i był tutaj także badany wątek dotyczący objęcia ochroną rodziny Donalda Tuska. Generał, były szef BOR-u mówił, że po zabójstwie Marka Rosiaka była pewnego rodzaju atmosfera wzmożenia ochrony dzieci, a to prezydenta Komorowskiego, a to Donalda Tuska, i pojawiło się pytanie, dlaczego córka Donalda Tuska była objęta taką ochroną, a z kolei Michał Tusk nie był. No i padła taka odpowiedź, że właśnie Katarzyna Tusk prowadziła aktywne życie towarzyskie, spotykała się z koleżankami, to objęliśmy ją ochroną. Tak wynikało z analizy zagrożeń dokonanej we współpracy ze służbami. To decyzja ministra Millera, no a z kolei Michał Tusk taką ochroną nie był objęty. Czy to nie budzi pewnego rodzaju znaku zapytania, że oto Michał Tusk spotykał się z bardzo poważnymi osobami, a to w szczególności Marcinem P. i tutaj nie było zagrożenia, a z kolei życie towarzyskie Katarzyny Tusk takie zagrożenie mogło być. No to znaczy, że to jest dosyć dziwne tłumaczenie, bo ja bym jeszcze zrozumiała, gdyby pan generał tłumaczył, że nie wiem, córka Donalda Tuska jako kobieta, jako młodsza jednak, no tutaj nie wiem, była potencjalnie bardziej bezbronna, więc tej ochrony potrzebowała bardziej, no to jeszcze powiedzmy, że jakoś to by do mnie jakoś tam przemówiło. Natomiast to, że ona prowadziła intensywne życie towarzyskie, no zakładam, że Michał Tusk też prowadził jakieś życie towarzyskie, nawet jeśli mniej intensywne, to nie jest żaden argument na przyznanie bądź nieprzyznanie ochrony. No a jak potem fakty dowiodły, właśnie jeśli komuś należało taki parasol jakiś zapewnić, to właśnie jemu. Czy to był przypadek? No, ciężko powiedzieć. Ale parasol jest teraz takim wyrazem, które bardzo jest nacechowane negatywnie. No więc właśnie, no ale być może, jak życie dowiodło, to raczej syna służby podległe premierowi powinny bardziej pilnować niż córki, więc wykazały się co najmniej słabą intuicją. A pytanie, czy to też nie jest troszeczkę tak, że mieliśmy do czynienia z czymś, co się trochę nazywa efektem mrożącym, no bo jednak jeżeli patrzymy sobie na zeznania, na zeznania składane przed komisją, to w zasadzie widać, że tam dla bardzo wielu funkcjonariuszy, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy służb specjalnych, nikt im wprost nie powiedział, żeby tej sprawy nie dotykać, ale w zasadzie było to dla nich taką oczywistą oczywistością, po prostu gdzieś istniało takie niewypowiedziane, a może wypowiedziane, tylko jeszcze tego nie wiemy, jeszcze tego nie wyjaśniono, przeświadczenie, że generalnie, prawda, Ambergold jest sprawą, której lepiej nie dotykać, i niewykluczone, że akurat BOR też dokładnie tej logice uległ, na zasadzie, że skoro na przykład Marcin P. jako człowiek z jednak kryminalną przeszłością nagle dostaje zgodę na linie lotnicze, nagle dostaje zgodę na działalność parabankową i w zasadzie okazuje się, że jest jakiś, jak to już tutaj padło słowo, parasol nad tą firmą, no to być może lepiej, skoro sam Michał Tusk o taką ochronę nie prosi i nie życzy, to może lepiej się nie narzucajmy, bo w zasadzie wszyscy wiemy, że coś jest na rzeczy, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby to była tego typu sytuacja. Natomiast jak obserwujemy troszeczkę tą komisję, no to widać dokładnie pewien mechanizm właśnie takiego, który mam wrażenie jest czasami ogromnym problemem dla polskiego życia publicznego, nie tylko dla administracji, czyli takiego w zasadzie przeświadczenia wszystkich niewypowiedzianego, że się pewnych spraw po prostu nie dotyka. No właśnie, ale czy to nie jest też mechanizm spychania odpowiedzialności? Bo ja pamiętam przesłuchanie ministra Cichockiego, który także był pytany o ochronę, to proszę pytać szefa, byłego szefa BOR-u. I to się dzieje właściwie na każdym poziomie. Cały czas gdzieś spychanie odpowiedzialności, ja za to nie odpowiadałem, proszę pytać tego, tamten mówi, a ja to zapytam następnego i tak to się dzieje ciągle. Tak to się dzieje, ja mam wrażenie, że to jest dokładnie ten mechanizm. To znaczy, ten mechanizm nie wymusza tak naprawdę na szefach służb konkretnych działań, no bo tak naprawdę w
warto znaleźć sobie wątek, który sprawia, że powinna się tym zająć jakaś inna. Czułeś sobie na pytanie, dlaczego pan nic nie zrobił, mogę powiedzieć, a bo to... Ale obawiam się, że też nie wymusza żadnej odpowiedzialności. Ale dokładnie, ta Anna Sarzyńska. No więc właśnie pytanie tylko, czy tu mamy taką do czynienia z taką z wymuszoną strategią obronną, czy też mamy też równocześnie, pewnie, na pewno tak, ale ta psychologia no, nie bierze się znikąd, tylko z takiego jakby poczucia winy i strachu przed właśnie odpowiedzialnością, ale z drugiej strony bardzo być może, że mamy też do czynienia z nieprecyzyjnym podziałem kompetencji przez poszczególne urzędy i funkcjonariuszy służb państwowych, no, które taką i ten brak takiego jasnego podziału umożliwia taką psychologię. Być może rzeczywiście tu należałoby wyciągnąć jakieś refleksje i na przyszłość zabezpieczyć się przed takimi właśnie zeznaniami, które no, właściwie uniemożliwiają złapanie kogokolwiek za rękę. Ja tylko dopowiem, że dla mnie najbardziej wstrząsającym chyba przesłuchaniem w czasie działań Komisji Amber Gold było stwierdzenie jednego z funkcjonariuszy, że prokurator powiedział im, że mają w tej sprawie nie podejmować żadnych działań, a jak będą podejmować, to dostaną zarzuty o utrudnianiu śledztwa. Najbardziej zdziwiło mnie to, że pewnie w normalnie funkcjonującym państwie taki funkcjonariusz pewnie natychmiast sporządziłby oficjalną notatkę do przełożonych owego prokuratora, a także do swoich przełożonych i skończyłoby się to pewnie sporą sprawą kryminalną, natomiast fakt, że ktoś tego nie zrobił, świadczyło moim zdaniem o tym, że był absolutnie przekonany o kompletnej daremności tego typu postępowania. To jeszcze chciałem zadać pytanie o jedną kwestię, bo dzisiaj Sejmowa Komisja Finansów zajęła się sprawą afery wokół spółki GetBack. Pokrzywdzonych jest w niej około 9 tysięcy inwestorów. Czy możemy nazywać to nowym Amber Gold? Bo tutaj widzę, że już zaczyna się pewien spór polityczny. No, temat rzeczywiście zaczyna żyć politycznie. Dzisiaj nawet rzecznik rządu się odnosiła do tej kwestii, skądinąd tak charakterystycznie przestrzegając, nawet tak jak na nie użyła dosyć takiego no, mocnego stwierdzenia, że Platforma Obywatelska tutaj wchodzi na grabie, jeśli dobrze cytuję, czyli że tak naprawdę, że chodziło o to, że ta spółka powstała, ta firma powstała za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, więc jeżeli tam będzie dochodzenie, kto zawinił, no to może się okazać właśnie, że Platforma dążąca do nagłośnienia tej afery działa na własną szkodę. Ja szczerze mówiąc nie bardzo się orientuję w szczegółach, ale no, ewidentnie politycznie jest to jakiś potencjał. Natomiast patrząc z punktu widzenia takiego instytucjonalnego, no to powiedziałbym, no GetBack jest, mam wrażenie, trochę pokłosiem tego, że przez wiele lat pozwalano na to, żeby nadzór finansowy działał, nie chcę powiedzieć ultraliberalnie, co żeby w ogóle pewne sprawy ignorował. No zwróćmy uwagę, że tak naprawdę wiele tysięcy Polaków zostało wpakowanych w tak zwane polisolokaty. To też były produkty, które w ogromnej mierze no w tej chwili sprawy trafiają do sądów. To sądy mają z tym duży problem, bo nagle widzą produkt, który tak naprawdę od początku do końca miał przynieść zarobek sprzedającemu, natomiast w zasadzie człowiek, któremu go oferowano, w zasadzie nie miał możliwości na tym zarobić. No i teraz jednak ktoś te instrumenty do obrotu legalnie dopuścił. I to jest pytanie, do jakiego stopnia tak naprawdę ignorowanie pewnych praw i oferowania na przykład pewnych, rzekłbym, toksycznych produktów. Teraz puścił praw i kredyt. Skończyło się tak na koniec GetBackiem. To znaczy ktoś w którymś momencie stwierdził, że no skoro można na mniejszą skalę, no to może zróbmy teraz na dużą skalę, skoro nic się nie dzieje. To jest oczywiście hipoteza, no bo tutaj toczą się postępowania, toczą się śledztwa. Natomiast nie ukrywam, że tutaj dla mnie, niezależnie od tego, czy jest tam jakiś dług, no, czy też go nie ma, no jednak jednym z elementów dużego zaniedbania jest faktycznie nadzór finansowy, który no, nie po raz pierwszy nie wywiązał się z zadania. Natomiast mam wrażenie, że tolerowanie rozmaitych przypadków działania sektora bankowo-finansowo-ubezpieczeniowego na granicy prawa albo już wręcz lekko poza tą granicą po prostu powodowało pewne poczucie daleko idącego przyzwolenia. No i wreszcie ktoś przesadził już na całego. Przejdźmy do kwestii dzisiejszej wizyty Franka Waltera Steinmeiera w Polsce, bo to jest dwudniowa wizyta prezydenta Niemiec. Czy to jest pewnego rodzaju próba
ocieplenia relacji polsko-niemieckich, które być może są nieco naruszone przez ostatnie lata, a to przez kwestię narracji dotyczącą reparacji wojennych, a to bardzo ostrego sprzeciwu wobec Nord Stream 2 ze strony Polski i państw naszego regionu, z tym, że Polska jest pewnego rodzaju liderem tej narracji. No i właśnie pytanie brzmi, bo dzisiaj mówiło się bardzo dużo o znaczeniu historii w czasie spotkania z mediami, a także Andrzej Duda zaznaczył, że była rozmowy dotyczące Nord Stream 2, o reparacjach było wymowne milczenie. Anna Sarzyńska. To znaczy tak, przede wszystkim nasze, jak już patrzeć na tą historię tych stosunków takich bilateralnych, czy tych kontaktów z Niemcami, to na poziomie prezydenckim to one akurat zawsze były dosyć dobre, to, no, biorąc pod uwagę, no, że jakby prezydent w Niemczech, no, znaczy trochę mniej niż w Polsce. W każdym razie ilekroć dochodziło do jakichś takich spotkań na szczycie, to tam zawsze padały bardzo takie, można powiedzieć, ciepłe słowa, czy w każdym razie te zbliżenia stanowisk było znacznie większe niż na tym roboczym poziomie rządowym, chociaż nawet z Angelą Merkel też w bezpośrednich kontaktach na tych najwyższych szczeblach, jak są spotkania, też właściwie rozmawia się dobrze. Problem polega na czym innym, na tych faktycznych działaniach polityków niemieckich, czy to w Unii Europejskiej, czyli właśnie jeśli chodzi o Nord Stream. Natomiast te nasze kontakty, jeśli chodzi o wizytę, nie są najgorsze, ale rzeczywiście ta wizyta na pewno ma ten wymiar symboliczny w kontekście stulecia odzyskania niepodległości, no bo jednak pamiętamy Niemcy, prawda, którzy byli naszymi wyborcami. No tutaj razem to dopuścił profi kredyt. 25 tysięcy powiedzmy, że bierzesz, a 50-60 musisz zapłacić.